Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, tym razem prosto z naszego balkonu. Popijam poranną kawkę, mam nadzieję, że robicie to samo, zajadacie dobre śniadanko, w takim razie życzę smacznego. Często pytacie o to, jakie są ceny w Turcji i za ile można tutaj przeżyć, na co nastawić się jadąc na wakacje. Z największą przyjemnością zabiorę was teraz do naszego znajomego, do pobliskiego sklepu spożywczego. Pokażemy, co dobrego można kupić w Turcji i za jakie pieniądze. Oprócz tego powiem wam, ile kosztuje na przykład mieszkanie w tym oto bloku, wynajem, ile kosztuje prąd, woda, gaz, na co się nastawić, gdybyśmy planowali dłuższe życie w Turcji, a nie tylko wakacje. Także dla każdego coś dobrego w tym odcinku. Zapraszam serdecznie. Pierwsze co, lecimy do naszego znajomka, do sklepu. Zacznijmy od tego, że to nie jest taki sklep, do którego sobie wchodzę, biorę chleb, browarka i idę do domu. Ten człowiek jest taki, że z daleka jak mnie widzi, to już włącza ekspres do kawy i bez wypicia tej kawki nie ma opcji, nie ma o czym gadać. Także muszę być zawsze przygotowany, nie więcej niż dwie kawy w domu, bo tutaj będzie trzecia. Zaraz zaczynamy nagrywanie produktów. Podstawowy produkt żywnościowy, chleb, kosztuje mniej niż 1 lirę, gdzieniegdzie 85 kuruszy. To jest dokładnie tyle. My kupujemy na bazarze taki wypiekany tradycyjną metodą za 4, gdzieniegdzie kosztuje też 7 lir. Chleb, ogólnie pieczywo, jest tutaj bardzo smaczne i niedrogie. Czas na małe co nieco. Piszmanie. Duże opakowanie, 5 lir. Dużo mniejsze, na raz do kawki, 50 kuruszy. To jest fajna sprawa, za 1 lira możecie kupić piszmanie w czekoladzie. I najlepiej sprzedający się wafelek w całej Turcji, 1 lirę. Czasami w Turcji nie opłaca się kupować z takich znanych nam z Polski marek, tylko tutejsze produkty, takie jak na przykład te oto czekoladowe kamyczki, bardzo je lubimy. Nasze pierwsze spotkanie z nimi było jeszcze w Bułgarii. Dostaliśmy je od jednych przyjaciół, ale od tamtej pory nie mogliśmy ich nigdzie znaleźć i okazało się, że w Turcji są one bardzo popularne, bardzo gorąco polecam. Jeszcze jedno coś, to są te oto patelniki, są one przepyszne. Ten jest z wafelkiem w środku, a to jest taki jakby turecki lion, więc to też przepyszne. Jeszcze jedno coś, co gorąco polecamy, to są te oto batoniki. W środku jest pistacja i to też jest przepyszne. Na przykład jeden taki przepyszny batonik kosztuje 68 groszy polskich, dokładnie 1 lira. Mleko 4 liry. Jajka od 35 kuruszy do 65. 100 gram kawy Chibo, 19,50 lir, czyli... To jedna z najpopularniejszych tureckich kaw, Mehmet Efendi. Kosztuje jakieś 4 złote. Kawusia, którą możecie sobie zrobić po turecku, jeśli macie już jazzwę. Specjalny sprzęt, to będzie wasz smak z wakacji w Turcji. Taką kolę kupicie za 6 lir i maleńką za 2. Zapas herbatki na długie zimowe wieczory, 25 lir za kilogram. Domestos 6,50 lir. 7-kilowy persil, 37 lir. Twoje ulubione piwo? Od lat numerem 1 był klasyczny Efes, ale ostatnio rozsmakowałem się w Bomonti Black. Ciemne o intensywnym smaku. Ten sam producent. Powstają tutaj, w Izmirze. Chciałbyś nagrać film w browarze? Chcielibyście zobaczyć, jak się robi piwo Efes w Izmirze? Ten człowiek to jest nasz kontakt, który spróbuje nam tam załatwić wizytę. Najmocniejsze strzały. Mózgoczep silny 7,5%, kosztuje 14,5 liry. Jeśli to był mózgoczep, nie wiem jak nazwać ten produkt, 9% alkoholu. Shot. Cena ta? 8,50.
8,50 liry. Jakby wam przyszła ochota na nieco mocniejsze trunki, to na przykład 07 ulubionej wódki 007 kosztuje jakieś 300 zł. Za miejscową flaszeczkę napoju przypominającego Uzo trzeba dać około 120 zł. Wasza wątroba będzie zachwycona. Pytaliście też o ceny atrakcji i biletów. Oto niektóre z nich. Muzeum Archeologii Podwodnej w Bodrum 70 lir, około 50 zł. Pamukkale i Hierapolis, bilet łączony, około 35 zł. Efes 50 zł. Będąc w Stambule, warto kupić Muzeum Pass, dzięki której będziecie mogli wejść do Muzeum Archeologicznego, Historycznego i wielu, wielu innych. Karta jest ważna 5 dni. Koszt 220 lir. Wstęp do samego Topkapi to około 40 zł, a za harem dodatkowo dopłaca się 20 zł. Hagia Sofia 50 zł. A jak wygląda kwestia mieszkań do wynajęcia? Na przykład w Izmirze nasi przyjaciele płacą za mieszkanie 500 lir. My płacimy 1000, a jeśli dysponujecie kwotą 1500, to już bez problemu znajdziecie coś sensownego. W większości przypadków mieszkania są nieumeblowane, macie jedynie aneks kuchenny i wyposażoną łazienkę. Coraz częściej buduje się obiekty, których mieszkańcy będą mogli korzystać z basenu, sauny, siłowni, kortu do tenisa, bieżni, parkingu strzeżonego, ale za to wszystko oczywiście trzeba każdego miesiąca dopłacić, jakieś 200-250 lir. My z takich luksusów mamy windę, światło na klatce i raz w tygodniu przychodzi pani posprzątać klatkę schodową. Dlatego płacimy miesięcznie dodatkowo tylko 40 lir. Chcecie wiedzieć, ile płaci za prąd, wodę, gaz wasz sąsiad i sąsiadka? Jest to bardzo proste. W tej skrzyneczce znajdują się rachunki absolutnie wszystkich. Teraz szukamy tylko swojego nazwiska. Ludzie. Rachunki za prąd, gaz i wodę są nieco niższe niż obecnie w Polsce. A biorąc pod uwagę, że sezon grzewczy trwa na wybrzeżu bardzo krótko, to można sobie spokojnie pozwolić na ogrzewanie prądem i wiele osób tak właśnie robi. Dodajmy jeszcze jeden szczegół. Aby mieć prąd, wodę i gaz w mieszkaniu, należy liczniki przepisać na siebie. Aby przepisano liczniki na was, pierwsze co, to musicie ubezpieczyć mieszkanie i z tym dokumentem udać się do gazowni czy elektrowni. My za roczne ubezpieczenie mieszkania zapłaciliśmy 140 lir. Oprócz tego trzeba będzie zostawić kaucję za media, którą dostaniecie z powrotem przy rozwiązaniu umowy. A ile kosztuje wizyta u fryzjera, kosmetyczki, stomatologa? Z przyjemnością zrobimy o tym następny film. Dołożymy jeszcze rzeczy, o które zapytacie w komentarzach. Dziękujemy, że byliście z nami, że oglądaliście ten film. Dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia znów w Turcji. Trzymajcie się ciepło. Trying